Dzień dobry Państwu. 8 października wszyscy dość aktywnie śledziliśmy wydarzenia na moście krymskim i się cieszyliśmy z powodu tamtej eksplozji. Nie bez powodu most krymski był i dalej jest obiektem o znaczeniu strategicznym, który ułatwia Rosjanom wojnę. Duża część rosyjskich sił znajduje się w okolicach Chersonia, Melitopola, Energodaru i one są zaopatrywane, jak ogólnie armia rosyjska, głównie drogą kolejową to jest taki sposób, z którym oni się czują najlepiej. Droga kolejowa przez Krym była najbezpieczniejsza, ponieważ trasa kolejowa prowadząca z Doniecka do tych miast do Melitopola, do Hersonia, do Nowej Kachowki i tak dalej, znajduje się w zasięgu ukraińskiej artylerii, co sprawia, że jest znacznie mniej wygodna do używania. Dodatkowo jeszcze tam grasują partyzanci, o tym już opowiadaliśmy, więc cieszyliśmy się, że do takich eksplozji doszło, bo one są na korzyść ukraińskim obrońcom. Natomiast do tej pory nie udało się ustalić tak naprawdę, co bezpośrednio było przyczyną tej eksplozji, to znaczy tutaj Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej i inne służby przedstawiają wersję o ciężarówce, która mnie osobiście wydaje się możliwa i najbardziej prawdopodobna z przedstawionych wersji, natomiast to jest tylko moje dyletanckie zdanie, a... Trzeba jasno stwierdzić, nie mamy pewności, co tam się wydarzyło i nie mamy sposobów na to, żeby to ustalić, bo jeszcze nas nie, żebyśmy dowierzali rosyjskim śledczym, którzy, zwłaszcza w takiej polityczno-wojskowej sprawie, mogą zwyczajnie, ordynarnie kłamać. Dodatkowo nie jesteśmy w stanie także bezpośrednio ustalić winnych z podobnych przyczyn. Z jednej strony Ukraina ma wyraźny, bardzo silny motyw, z drugiej strony oczywiście się nie przyznaje. Z trzeciej pojawiają się różne egzotyczne wersje, na przykład taka, która mówi, że podczas tej eksplozji zginął moskiewski sędzia, który miał na z kadrowem. Jest to, tak jak mówię, wersja egzotyczna, ale w tej sytuacji, kiedy my po prostu zwyczajnie nie wiemy, co się wydarzyło. Tego typu wersje mają prawo się oczywiście w eterze pojawiać. Przyjrzyjmy się tym zniszczeniom, to jest zdjęcie z zachodniej firmy Maxar. nawet nie jestem pewny, czy to amerykańska technologia i firma, ale to jest najmniej istotne, chodzi o to, że faktycznie w miejscu eksplozji zawaliły się dwa, tak zwane pralioty po rosyjsku mostu, oni używają takiego terminu praliot na powierzchnię mostu od jednego przęsła do drugiego przęsła. Dodatkowo jeszcze widzimy, że zapadł się most kawałek dalej, co różni specjaliści tłumaczą, że to jest możliwe. Inni twierdzą, że to jest wskazuje na jakiś inny charakter uszkodzeń. Nie będziemy teraz rozważać tych technicznych kwestii. Widzimy także, że Duża część, podobno kilometr 300 metrów torów kolejowych, które są równoległym, osobnym mostem, także mm, uległ uszkodzeniu. I to jest bardzo ważne pytanie w całej tej historii. Jedno z tych pytań, na które postaram się dzisiaj spróbować znaleźć odpowiedź, ponieważ to, jak wygląda sytuacja na moście drogowym, jest w miarę jasne. Jedna strona. Jedna jezdnia jest całkowicie niemożliwa do użycia. Podobno już udało im się zdemontować te zawalone fragmenty jezdni, no ale muszą zamontować kolejne. To wymaga dużego remontu i jeszcze po drodze wzmacniali tą drugą część, ale ruch drogowy odbywa się. Jak najbardziej po tej ocalałej części mostu, też z ograniczeniami, ale o tym za chwilę. Pytanie brzmi, jak bardzo pożar na moście kolejowym uszkodził go i wpłynął na jego przepustowość. Trzeba powiedzieć dość jasno, że to co wiemy na ten temat pochodzi przede wszystkim ze źródeł rosyjskich, które są tutaj dość mocno stronnicze, ponieważ przyznanie się do tego, że ten most jest zniszczony, byłoby dla nich trudne, natomiast wydaje się, że mm, udało się zebrać wystarczającą liczbę różnych poszlak, żebyśmy coś zrozumieli, co tu się dzieje. Także przejdźmy sobie dalej. Zacznijmy od tego, że jeśli byśmy sprawdzili w systemie rosyjskich kolei RZD, mm, tak to się nazywa tak jak u nas PKP tam jest RZD to da się kupić bilet z Moskwy do Sewastopola na przykład czyli po prostu z części kontynentalnej Rosji na Krym na półwysep Krymski około 250 zł za wagon platkartny jeden dzień i 11 godzin czyli jakieś 35 godzin taki pociąg sobie jedzie z Moskwy do Sewastopola, ale takie bilety sprzedają. Nie pada tu informacja o tym, żeby na przykład w trakcie podróży trzeba się było przesiąść do autobusu. I przejdźmy sobie teraz do chronologii wydarzeń, bo te komentarze po kolei na temat tego, co się dzieje na moście, będą dla nas bardzo cenne. 10 października mogliśmy przeczytać tak. Przejazd po uszkodzonym odcinku torów kolejowych odbywa się z prędkością 40 km na godzinę. Oczekuje się, że do 13 października przedsiębiorstwo Koleje Rosyjskie otrzyma wnioski z inspekcji i stanu uszkodzonego toru, powiedział W. Sawiliow. Kto to jest, to już jest najmniej teraz istotne, ale możemy przeczytać. To jest... Proszę Państwa, po prostu minister transportu. Nie znam nazwisk wszystkich rosyjskich ministrów, więc musiałem doczytać. On to powiedział na zebraniu z premierem Mishustinem. I faktycznie tego samego dnia także. Momencik. Tak. Tego samego dnia pojawiła się także wypowiedź. Sergeja Aksjonowa, czyli naczelnika Krymu, który ogłosił, że prace mające na celu odbudowę mostu krymskiego mogą zakończyć się w ciągu półtora miesiąca, i w tym samym dniu wiceprewident Marat Husnulin ogłosił, że na części kolejowej mostu krymskiego trzeba wymienić dwa i tutaj właśnie pada to słowo praliota. Czyli te dwa odcinki powierzchni mostu od przęsła do przęsła. Według jego słów w remoncie, remontu potrzebuje także jeden z filarów. Jego planują wyremontować do końca tygodnia. Czyli tu mamy taką poszlakę mówiącą o tym, że sytuacja faktycznie nie była łatwa. Jeśli wicepremier mówi, że potrzeba na moście kolejowym wymienić. Dwa duże fragmenty. Tutaj sobie popatrzmy na to. Praliot to będzie od filaru do filaru. Dwie sztuki, tu powiedzmy na przykład, może chodzić o te najbardziej osmalony od pożaru. Taki odcinek. Jeśli to jest prawda, a to, że on tak powiedział, nie musi znaczyć, że to prawda, to tam czekają ich duże i ciężkie roboty. Przy czym jeśli w tej chwili mm, załóżmy. To wygląda w ten sposób, jak brzmi, że wygląda. To znaczy, to by wyglądało tak. Pociągi jeżdżą, trwa remont części drogowej, w tym czasie część kolejowa czeka na remont, ponieważ tam pociągi jeździć radę dają, ale no, z ograniczoną prędkością i wymienić prędzej czy później będzie to trzeba, ale na razie póki się trzyma, to jeździmy. Mniej więcej w ten sposób. 13 października pojawił się podpisany oficjalnie przez premiera Michustina dokument, który głosi, że prace zostały, prace remontowe na Moście Krymskim zostały przekazane konkretnej firmie i mają się zakończyć do 1 lipca 2023 roku. Przy czym nie ma tutaj określonego Określonej informacji, czy chodzi o prace remontowe wyłącznie na części drogowej, czy na drogowej i kolejowej, po prostu prace remontowe do 1 lipca 2023. Termin jest dość odległy, jeszcze dodatkowo zdajemy sobie sprawę, że terminy prac remontowo-budowlanych zazwyczaj się opóźniają i tutaj Rosja nie jest żadnym wyjątkiem od tej reguły. Dalej mamy informację z 15 października o tym, że zakończyły się prace nad wzmocnieniem lewej jezdni Mostu Krymskiego, tej ocalałej, one także ona także została uszkodzona, więc trzeba ją było oczywiście wzmocnić. 18 października. Czytamy sobie, że koleje rosyjskie i kolej krymska przestawiają transport towarów z transportu drogowego na kolejowy. O tym poinformowało oficjalnie Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej. Była mowa tutaj na przykład o tym, że przewieziono czy szykowano się do przewiezienia kilku tysięcy ton cementu, że następne w kolejności jest. Jedzenie, w sensie żywność. I to jest ciekawe, bo to jest 18 października Ministerstwo Transportu, a tu wcześniej, 15 października, wicepremier Husnulin obiecywał, że jeszcze tego samego dnia, wieczorem, powinni, powinny ruszyć ciężarówki przez Most Krymski. Czyli 15 że jeszcze dzisiaj będą ciężarówki, 18 mówią. Ciężarówki przeładowujemy na tory. Jest to zastanawiające i pokazuje, że no nie do końca można temu po prostu wierzyć. Zresztą do dzisiaj sytuacja wygląda właśnie w taki sposób. 23 października, dwa dni temu portal kawkaski Uziel, czyli Węzeł Kaukaski, zresztą taki, nazwijmy to opozycyjny wobec władzy portal. Informował, że kolejka Samochodów ciężarowych oczekujących na prom na Krym skróciła się do 570 samochodów, ponieważ zwiększono liczbę promów. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, przeprawa promowa jest dość mocno zawodna, w tym sensie, że na tej cieśninie się, zdarza się pogoda, która utrudnia lub uniemożliwia tego typu transport. Mamy tutaj też doniesienia z 22 października, m, samochody w trzech rzędach, kolejka na Most Krymski zajmuje kilka godzin, czyli nie dość, że ciężarówki muszą być przesuwane na tory, nie dość, że ciężarówki, które nie zmieściły się na torach, w sensie ich towary oczywiście, m, są przenoszone z mostu na promy i tam czekają w długich kolejkach, to jeszcze także samochody osobowe muszą czekać w długich kolejkach na most krymski, żeby tam się dostać godzinami. Tutaj mamy zdjęcie już z momentu, w którym trwa remont. Nie widzimy tutaj żadnego pociągu, widzimy za to dość wyraźnie, w którym miejscu ym, znajdują się te, znajduje się ten zniszczony fragment mostu. Więc nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy te pociągi faktycznie tamtędy jeżdżą. Szukałem takiego materiału, który by pokazywał po, um, a, po ataku jakieś pociągi rejsowe jeżdżące po moście krymskim. No mi się nie udało, chociaż może to wynikać także z tego, że wzmocniono ochronę i zabroniono tam prawdopodobnie fotografować. Nie byłoby to dziwne, ponieważ tego typu fotografie mogłyby pomóc kolejnym atakującym, więc no niestety ich nie ma. Kolejną ciekawą informacją jest cytat z Marata Husnulina z 20 października. On wtedy powiedział, że aby odbudować kolejową część mostu krymskiego, konieczny jest. Przyspieszenie tempa prac remontowych. Czyli w teorii po tej kolejowej części mostu jeżdżą pociągi towarowe, pasażerskie, a jednocześnie trzeba tą część mostu odbudowywać i przyspieszyć pracę, bo idą, jak się okazuje, według wicepremiera Rosji zbyt wolno. Jest to dość interesujący wniosek. 21 października z kolei Zostaliśmy znowu poinformowani przez Marata Husnulina. On się dość często wypowiada, widać, zrobili go odpowiedzialnym, że wkrótce zakończy się badanie części kolejowej mostu krymskiego, co pozwoli, pozwoli na rozpoczęcie prac konserwatorskich. Osobiście wydaje mi się, że tego typu chaos informacyjny może wynikać z tego, że oni Boją się przyznać, w jakim dokładnie stanie znajduje się most krymski, czy on jest, jeśli chodzi o jego kolejową część, bo tam nie jest to oczywiste, jeśli chodzi o część drogową jest to dość jasno widoczne, boją się przyznać, że ta konstrukcja została dość mocno uszkodzona i w tej chwili... Dalej, jak czytamy, trwają prace, dalej nie do końca rozumieją, co tam się wydarzyło. Jeśli dopiero 21 października informowali, że wkrótce skończą się badania części kolejowej mostu, to znaczy, że oni mogą jeszcze nie wiedzieć, jak poważne były. Uszkodzenia. W komentarzach pod moimi filmami padały na przykład sugestie, że wysoka temperatura mogła zmienić wytrzymałość stali użytej w tej konstrukcji. Wydaje się, że tego typu kwestie mogą tam być badane i w takiej sytuacji możemy zgadywać, że ruch. Kolejowy, tam został w jakimś stopniu ograniczony. Możliwe, że poruszają się tam pociągi z mniejszą prędkością, z mniejszą masą, mniej naraz. Możliwe, że na przykład nie puszczają pociągów w taki sposób, żeby one się wymijały na tym uszkodzonym fragmencie i w jego pobliżu. Trudno jednoznacznie to określić. Natomiast możemy zgadywać, że o ile pociągi tam tamtędy jeżdżą, to. Przepustowość tej części kolejowej mogła zostać obniżona. Dodatkowo, skoro puszczają tamtędy transport cywilny, który wcześniej odbywał się w dużej mierze przy użyciu ciężarówek, to jest mniej miejsca na tych torach na transporty wojskowe. Jest więc ten transport w jakimś stopniu utrudniony, ale prawdopodobnie dalej. Trwa. Jeszcze jedna informacja na koniec, bo to jest informacja z wczoraj. Zastępcy ministra transportu, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo na moście krymskim, zwolnili. Wydaje się, że dość późno się to wydarzyło, ale jak widzimy, konsekwencje się pojawiły. Nie wiemy, czy to są jedyne zwolnienia ludzi odpowiedzialnych za tę sytuację ale na pewno to jest najgłośniejsze. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Jeśli nawet to nie Ukraina wysadziła ten most, to to na pewno się jej przydało, więc może dzięki temu Ukraina będzie trzymała się trochę mocniej. Rosjo tradycyjnie się budź, a my widzimy się niedługo.